Tu no, widowisko dla mnie straszne. Od razu, od samego początku byłem nastawiony, żeby coś pokazać ludziom i to zwierzę uratować. Będąc w Hiszpanii, najpierw pisałem listy. Wysłaliśmy około 300 listów do Hiszpanii, do hodowców, do producentów. Zgłosił się pan Gimeles, który właśnie zainteresował się moim pomysłem bezkrwawej koridy, gdzie chciałem wziąć byka do Polski i po prostu go trzymać, hodować i pokazywać ludziom jego właśnie siłę, dumę i nie zabijać go. Chcę zaprosić profesjonalnego toradora, który po prostu pokaże wszystkie ruchy mu letą, jakie są tańce, jakie on pozy robi, co to znaczy to właśnie hiszpańskie ole, które się mówi, nie? Że on się dumnie wypina. I ewentualnie pokażemy byka na arenie i pokażemy go, jak reaguje na taką muletę. Zwierzę nie będzie w żaden sposób stresowane, męczone, kłute. Po prostu pokażemy ludziom, jak ono się zachowuje, jaką przyjmuje postawę. Tłumaczę obecnie książki hiszpańskie, które będziemy mogli poczytać. I mamy szereg filmów, które pokazują hodowlę tego byka, w jakich warunkach, jak się to odbywa. No i całą prawdę, dlaczego 20 minut tylko korida trwa. Dlaczego stosują 6 byków, jednym jest brązowy. Co to jest prawo łaski dla byka. Ile tych praw łaski zastosowali w Hiszpanii. Jak taki byk potem żyje, gdzie on trafia, to wszystko ludzie nie wiedzą. A tu byłoby miejsce tak, jak to u mnie jest pokazane. Mogą sobie na prawdziwej arenie, mogą ludzie zobaczyć. Tam, gdzie do tej pory były męczone, będą mogły spokojnie żyć. I w tej formie to chcemy przekazać społeczeństwu. Pomysł Grzegorza Śleziaka wzbudził ogromne zainteresowanie w Hiszpanii, szczególnie wśród osób młodszego pokolenia. Entonces, ¿te parece bien, sí, no? Sí, claro. ¿Crees que...? Me gustan los toros, pero no me gusta que maten a los toros. Si la queremos para España, pues imagínate, para Polonia también. Vale. Y si encima no se matan los toros, que es el único punto así negativo, claro. Pues mucho mejor. Arte sin sangre, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo que no así a partir de los toros, o sea que... Entonces, enhorabuena, dale enhorabuena a los polacos. Sí. Wielu hodowców byków i ekspertów zauważyło olbrzymie szanse dla przetrwania korydy w Hiszpanii w innej, bezkrwawej formie. Pienso que es una idea que si va bien, si tiene resultado, podrá aplicarse en un futuro poco a poco. Eso no se puede hacer de golpe. A moral z tej bajki taki, że każdy byk, nieważne jaki, ma prawo żyć i słodko sić. Olej!